Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek SimRail i proszę Państwa, w dniu dzisiejszym tak wyjątkowo jedziemy sobie lokomotywą EU07, ale mamy skład towarowy. Rzadko kiedy towarowce są tutaj na kanale publikowane i tak pomyślałem sobie, że kurde, no z racji tego, że nie było już dawno, no to możemy się pobawić. Jeszcze na autopilocie ciśniemy, ale jak widzimy, to musieliśmy zatrzymać się tutaj pod semaforem, więc ten autopilot niech już go wyhamuje, co elegancko uczynił. I możemy sobie wskoczyć do środka, już wyłączmy tego autopilota i będzie gitarka. Tu dragonik, proszę uprzejmie. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Pozdrowimy, bo to chyba jakiś gracz. Chyba jakiś żywy maszynista. No i dobra, i prawidłowo. 42223 do zawiercia. Nieprawda. Zgłaszam. Była linią numer 1. Przyjąłem. Dziękuję. Kurna, tak blisko stanął ten bot, że nie widzę tutaj semafora, nie? No ale to tu się zorientujemy. Kurde, patrzcie, jaki długi ten skład jest. Strasznie długi, a nasz? O kuźwa, nasz nie lepszy. Też tak. O, będzie ładnie, elegancko. No to dobrze. Do końca nie widać, cholera. Tu chyba koniec jest tego. 24, 50, 41. Semafor wygasł, podam zastępczy. Przyjąłem. Co ci semafor wygasł, przyjacielu? No jak ci semafor wygasł? Dobra. Że tutaj dziada odhamujemy i ciśniemy. Czy tu jest wszystko w porządku? Blokowanie przekaźnika nadmiarowego sprężarek. Bip. Dobra, jadę. A jak tak łatwo to nie weźmiemy tu, kurde. A czemu to nie chce mi zejść z tych przewodów hamulcowych? Halo? Szuniu. O kutwa. Co tu się zadziało? Tak na wszelki wypadek, bo to... Czemu ty nie chcesz zejść? Witam pana Pabelusa. Dawaj, kuźwa. Ruszaj. Jaka kurna, bo... Albo jadymy, albo piszemy, no, bo tak się nie da, no. Weź pan to, kuźwa, z tyłu. Ej, sieś ty. No i wyjeb... tego, wywaliło. Coś chyba nam to nie pójdzie, coś tak czuję. Czemu on nie chce się odhamować? To wciskam tę kropkę i dupa. Ale wy to na pewno za chwilę wyczajicie. 43670, wyjazd z peronu drogowej pamięci masz podany. Przyjąłem, dzięki. No i popatrz. Wiecie co? Weźmy... aktywuj tego bota. Bo nie wiem, co mu się tu zadziało, kurde. Czasami to te lokomotywy, nie wiem, może ja coś źle zrobiłem, ale to za chwilę mi to wykażecie w komentarzach, na pewno. No i towarowe już problemy, kuźwa, no. I weź teraz to. No poważnie, ty mi to będziesz robił, tak? Naprawdę? Naprawdę takie rzeczy? Zapnij ten wyłącznik szybki. Nie wiem, czemu to się tu kuźwa świeci.
I tu coś jeszcze się kuźwa świeci, odluźnia, czy? Ale tutaj już mi zeszło. Oj, nie podoba mi się to. Oj, nie podoba mi się to. Gdzie ja popełniłem błąd? Pantograf jest, wszystko ładnie, pięknie jest. Ten nie reaguje w ogóle. Weź ty podnieś dupę. I weź mi to przybliż. Ty byłeś winowajcą, kuźwa, no to... Ej, najgorzej jak człowiek ślepy, dobra. I teraz można jechać, no. Już, dobrze jest. Już, proszę państwa, problem zażegnany. Jeszcze mnie zagadali, kuźwa, na czacie. Ale na kogoś trzeba zwalić wina, nie? Za 2 kilometry będziemy mieli czerwone. Oj, ty, przygoda za przygodą w tym simrailu. Ale to jest tak, jak się właśnie na towarowych nie jeździ. Tu jest ciężar, tu jest masa, tu jest kuźwa, tak, weź go, pociągnij. I jeszcze mi tutaj robią takie, pod górkę mi robią, no. Ta lokomotywa mnie, nie wiem, czy ona mnie ukarała za to, że nie jeżdżę towarowymi? Że ją traktowałem po macoszemu, to taka kara teraz? Weźmy się, trochę rozpędźmy może. Bo przecież tamten dyżurny to zaraz tu strzału dostanie, nie? Jak tak będziemy mu tor zajmować. O, dyżurny sobie chyba wyszedł tutaj. A nie, stoi tam, chociaż nie wiem. No i dobra, jadymy. Gagar z pipą? A z bipą. Dobrze, ciśniemy. Siła spokoju, kurczę. No to ciekawy jestem, czy ja widza kojarzę, czy nie kojarzę, bo widz kojarzy mnie. Ale... No dobra. Tak czy inaczej, drodzy państwo, zawsze jakieś problemy są, a najgorzej jak człowiek tak, kuźwa, bez rozgrzewki od razu weźmie się za nagrywanie i o, no i takie... Ale to, bo przecież generalnie mógłbym zatrzymać nagrywanie, prawda? I zacząć jeszcze raz, bez takich problemów, ale zrobiłem to celowo, żebyście też widzieli, że popełniam błędy. A tak właściwie, żebyście mieli o czym pisać. Nie może być za nudno. No i dobra. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że jadymy. 4722, przelot przez... Czy masz podany? Oj, troszeczkę sobie pozwoliłem za bardzo. Już, bo mi zacznie cisnąć. 46 w końcu, wjazd w peron podany. Czekaj, 4623, dziękuję. Ja chyba nie mogę tutaj się z nimi komunikować za bardzo. Ze względu na fakt, iż bo ponieważ nagrywam tutaj odcinki, jak państwo wiecie, z wykorzystaniem usługi NVIDIA GeForce Now, żeby mikrofon nie pierdział. Ale jest to na tyle ograniczone, jakoś tam nie wiedzieć czemu. Że jeżeli byśmy sobie weszli w ustawienia... Nie sterowanie, kuźwa. Dźwięk. O, to takie coś mi się wyświetla. Nie wyświetla mi się moja konsola, mój mikser, tylko wyświetla się takie coś. I raczej nie wykrywa wtedy mikrofonu. Czemu tak się dzieje, kuźwa? Nie wiem. Ale podejrzewam, że to może być wynikiem hostowania tejże zacnej gierki symulacyjnej. No dawaj, no nie opieraj mi się, no. Przecież wiesz, że nie wygrasz, no. Tylko nie wywal. Od razu z góry ci mówię, nie wywal, bo cię kopnę, kuźwa, zaraz w pantograf, to będziesz widział. No tutaj pozostaje nam się jedynie toczyć. Także taka gra akcji, proszę państwa, dzisiaj. Za bardzo nie poszalejemy.
20 na godzinę i to tyle. 40-623 gotowy do odjazdu. Ale dlaczego ty oszukujesz? 40-623 wyjazd podany. Dziękuję, przyjąłem. No, a my się dalej toczymy. No i nie poszalajesz, no. Jakby człowiek nie chciał... I to jest właśnie to, kurwa, z tymi towarowymi, że tutaj... 24, 22, 23, a to nie my. Na razie trochę postoisz. Okej. Okay. Na Ełce Ząbkowice nie chcą. Dobra, jadymy. I rym, cym, cym, i tra, la, la, jakoś warto po prostu, no. Po co ja tu wsiadłem? Trzeba było ED250 wziąć. Dobra, ciśniemy tam, nie będziemy marudzić. Ja już teraz rozumiem doskonale, dlaczego ten scenariusz trwa około 30 minut. No ale to było chamskie teraz, a dlaczego ja tak wolno cisnę, halo? Wzięli mnie. 242, 223 do łazy UC będzie wyjazd? Czuję się zdyskryminowany. On mógł, a ja nie mogę. Takie rzeczy. Ale dobrze, może za chwilę będzie ograniczenie do 40. I teraz generalnie tak, co my wiemy na temat naszego składu? Wiemy, że to jest skład relacji Jędrzejów Częstochowa Towarowa. Więc bardzo fajnie. I wiemy, że w tej chwili, że nam się ograniczenie troszeczkę zwiększyło. Ale nie ma co szaleć, bo to 80, a to za chwilę 40 wejdzie, to nie ma za bardzo co tutaj sobie folgować. Dobra. Spróbujmy rozpędzić się do tych 40 na godzinę chociaż, żeby było miło. I żeby jakaś akcja była, nie? Patrz, już kuźwa prawie 30 jadę. Aj, normalnie. Jest taki ze mnie diabeł tasmański. Albo inny struś pędzi wiatr. I po co on tak pędził, jak teraz stać będzie? A dobrze ci tak. Bardzo ci tak dobrze, łobuziaku. Urwi się. Pabel Luska chciał wyprzedzić. No dobrze, i teraz tak. My ciśniemy, on stoi. Co to za stacja jest, kuźwa? Żebym ja to jeszcze widział. Ej no. Cholera, no i wiem tyle, co i wcześniej. Do widzenia. O, łazy, okej. O kurde. To my zaraz się zatrzymujemy. No, to poszalałem. Ale może chociaż raz dojadę towarowym bez wykolejenia. To będzie duży sukces dla mnie. Bo pasażerski mi nawet już się udaje, nie? Dobra, dotoczmy się. 1,5 kilometra. I
trzeba będzie stawać. Tylko żebym się za bardzo nie zamyślił, bo ja to też tak potrafię, że się zamyślę się, kuźwa, i na czerwonym mnie system zatrzyma, nie? O, i jeszcze zastanawia mnie, ile na tych towarowych punktów zdobędziemy, nie? Jak się scenariusz skończy. To jest dosyć takie ciekawe. 2,5 kilometra do łaz, czy łazów, nie wiem jak to poprawnie tam się odmienia. Nigdy nie pamiętam. No, ale jest, nie? Kilometr do semafora. Pytanie brzmi, czy to się zmieni, czy łazy nie będą chciały nas przyjąć. A później będzie zawiercie GT i zawiercie i co to tam jeszcze będzie? A już się semafor przyjął. O matko boska, myszku. No to jeszcze... Jeszcze daleka droga przed nami. Dobra, tu elegancko, na razie. Semaforek podany, więc możemy jechać dalej bez zatrzymywania się. No i dobrze jest, bo mamy tutaj nachylenie terenu. Więc sobie tutaj ciśniemy elegancko. Ależ to kuźwa. Zobaczcie, ale to robi wrażenie, ta ilość tych torów, nie? Przynajmniej na mnie robi wrażenie. Fajnie to wygląda, naprawdę. Dobra, 38 na godzinę, toczymy się, nie ma sensu tutaj w sumie nic robić, bo jest jeszcze taka prędkość akceptowalna. I za kilometr 300 następny semaforek, na razie przejazd możliwy, więc okej. Tutaj proszę uprzejmie. Takie chocki klocki. Jakaś nastawnia. Okej. Okay. Spoko. O, i już zaczynamy przekraczać, nie? Ale tam jeszcze 42-43 to na godzinę, to jeszcze tam o te 2-3 km to można przekroczyć, no a potem trzeba go będzie kontrować, ale... Ale jak na razie, no jest jak jest, nie? Zawiercie. Jeszcze nie podany jest dystans do tego zawiercia. Tam po lewej mamy pasażerski. Jak pozdrawia, to my też pozdrowimy, nie? Chyba, że on RP1 nadawał, bo musiał, nie? Teraz pytanie brzmi, jak daleko my będziemy jechali, kiedy ten scenariusz się skończy, bo to jest... Tutaj, jeżeli chodzi o kwestię związaną z tą trasą, to ja jej nie znam. Bo tam już nauczyłem się przy pasażerskich, tam na centralnej magistrali kolejowej i tak dalej, no to już wiadomo, gdzie tam się co kończy, ale tutaj dla mnie to jest taka, można powiedzieć, swego rodzaju nowość i się trzeba też przyzwyczaić, no umieć, ale to tak, żeby po prostu ciągle nie pokazywać CMK, bo to już też troszeczkę nudne może się wydawać zarówno dla Państwa, jak i dla mnie. W związku z powyższym doszedłem do wniosku, że pojadę sobie tym towarowym, no ale no, nie spodziewałem się takich zawirowań i problemów. O, to także można taki leciutko clickbaitowy tytuł dać, powiedzmy problemy z pociągiem towarowym, albo no nie wiem, problemy z czymś tam. No, a słowo problemy powinny Państwa przyciągnąć.
Grunt to szczerość, nie? Elfik nas mija elegancko. Ale moi widzowie stali, którzy od lat już tutaj na tym kanale są, to wiedzą, że ja z widzami w ściemę nie lecę. 041 do zawiercia. Kogo, kogo? Czekaj. Kolego, powtórzysz, kogo wzywałeś? Tak, zobaczmy, czy mikrofon działa. Jak się pośpieszysz, to na biegu będzie. O, spieszę się jak mogę, zgodnie z ograniczeniem. A, czyli mikrofon działa. Zawiercie borowe pole? Czy co to tam? 37 na... Jazda 245, 041. Przyjąłem, dzięki. No i elegancko, dobra. Tak mi się, bo kurde, wiecie co, to jest tak jak z numerami telefonów, nie? Jak człowiek jest przyzwyczajony, powiedzmy, do jakiegoś układu, do segmentowania tych cyfr, nie? Że załóżmy numer telefonu ja podaję w segmencie trzycyfrowym, załóżmy, niech to będzie, powiedzmy, nie wiem, 500 000 000, nie? Taki, powiedzmy, taki przykład, nie? To tutaj na przykładu ja sobie tak w mózgu segmentuję to jako 24, 50, 41. I kolega mnie tutaj wezwał, segmentując to trzycyfrowo, czyli 245, 041. I kuźwa, już mózg tego nie przyjął, ty. I już tak, kuźwa, już było nie tak. Dobra, ciśniemy trochę ostrzej. Chyba przesadziłem. Ale nie za ostro, bo za chwilę i tak będzie 40 na godzinę, więc... To taka leciutka dywagacja, nie, na temat pracy mojego mózgu, ale lepiej się nie zagłębiać w tę tematykę, bo to różnie bywa, co to tam się dzieje, nie? Dobra, przekraczamy o 1 km, więc to jest jeszcze akceptowalne. Na razie bez wyjazdu do zawiercia. 14.23, wjazd podany bez wyjazdu na razie. Ale fajnie tu kuźwa gadają sobie, nie? I jeszcze się na tym znają. Dobra, my lecimy dalej. A, teraz to my tutaj musimy zapodać RP1. No i ciśniemy dalej. Zawiercie to było 14.22 czy 41.22? Obu panów wywołałem. Taka, okay. To jest taka promocja, 2 w 1. 41.22, zaraz poda wjazd. Spoko. Przyjął. I mamy zawiercie, proszę uprzejmie, elegancko. Przejeżdżamy sobie tutaj torem obok peronu. A ciekawy jestem, czemu nie tym po lewej? Już dawno w zawierciu nie było. Trzeba byłoby do zawiercia cisnąć. Co wy na to? Pewnie zanim obejrzycie ten film i usłyszycie pytanie, to ja już sam podejmę decyzję, ale... Kultura nakazuje, co by zapytać. Nieważne, jakie będą odpowiedzi, nie? Dobra, jedziemy dalej. Nic się złego na razie nie dzieje. A to w sumie to mógłbym go tutaj docisnąć, no ograniczenie jest. To potem weź go, kuźwa, wyhamuj.
No, nie za bardzo, bo za chwilę będzie problem. I okej. ED250. Pendolinko nas pozdrowiło. My pozdrowiliśmy Pendolinko. I można cisnąć dalej. Ograniczenie do 80 km na godzinę. Można się rozpędzić jak na razie. A kiedy będzie ograniczenie z powrotem do 20, to nie wiem. Ale możemy poszaleć. I to jest najważniejsze. Żebym to zaraz driftować nie zaczął. Tym towarowym. No, to bym się zdziwił. Czyli teraz tak, zawiercie borowe pole, to jest chyba... 23 wyjazd poda. To jest chyba napisane, ale mnie tutaj wiele wiele nakładek mi tu zakrywa. Choćby nakładka od programu nagrywającego, którego wy nie widzicie, której właściwie wy nie widzicie. Wy widzicie tylko ten mikrofonik tu, ale to chyba pole jest. Dlatego ja czasami nie widzę. Dobra, i powolutku się rozpędzamy, tam jeszcze 4 km do limitu. Więc gitarka, 30 minut opóźnienia. Czy to jest do nadrobienia? Nie. Ale to jest PKP, więc to wiadomo. O, jakie ograniczenie do 85, patrzcie. Ciekawe, podpucha, nie podpucha, żeby zaraz mi nie zjechało, nie? O, kuźwa jaka tutaj, zobaczcie, drugi człon nazwy miejscowości Mrzygłód. I kuźwa, jak to zobaczyłem, to sobie przypomniałem, że śniadania nie jadłem. To ja pierdzielę, ty. Wyruszył w trasę na głodniaka. Zawiercie borowe pole za 700 metrów. A my możemy zrobić, powiedzmy tak. I niech się tam toczy. Z jakimś tam podtrzymaniem będzie. Spóźnienie w punkcie kontrolnym. No coś ty. I pogłębiło nam się to spóźnienie o 3 minuty, czyli już z 30 do 33 minut. Także takie rzeczy. No i ten Myszków Mrzygłód, a oj kuźwa, ale mnie mrzy, tak, rzeczywiście. Morzy mnie. Także ciśniemy, ale, że ja tych... 0,42 to zawiercie. Ale że ja tych miejscowości tutaj za bardzo nie kojarzę, to chyba nam się powinien zaraz scenariusz skończyć. Coś tak czuję. Żarki, letnisko. Poproszę. I podejrzewam, że będziemy wtedy mogli podejrzeć sobie na spokojnie punktacje, nasze... Oj, nasze błędy. I dziękuję. I proszę bardzo. Także takie rzeczy. Jeszcze trzeba będzie wejść na chwilę na jakiś serwer, ale to odpalając grę typowo ze Steama, żeby zrobić jakiś miniaturen. No właśnie tego składu, nie? Dobra, a co do składu, to widzę, że nam zwalnia. Już tam o 3 km wolniej jedziemy niż jechaliśmy. Ale to już możemy się tak toczyć, nie ma to większego znaczenia raczej. Przynajmniej będziemy wiedzieli, gdzie nam się scenariusz kończy. Tak pi razy oko, nie? Albo pi razy drzwi, jak kto woli. Nie. 14.23 do łazy LC.
Musiałem tę kamerę oddalić, bo ciągle po papie dostałem. A nie za przyjemne takie jest uczucie. O, popatrz ty. Słyszałem, że coś trąbi, ale nie wiedziałem, że to pendolino za mną ciśnie. A cóż to tutaj jest za stacja? Myszków. A to jest to właśnie ten Myszków. A to widzicie, a czyżby tutaj w takim wypadku jeździł jakiś pociąg Simrailu, który się zatrzymuje, bo te, ja tą trasą to nie, jakoś nie pamiętam tej miejscowości. Ale to powiem tak, że no zgodnie z tym, co powiedziałem, no to ja się tutaj za bardzo nie poruszałem. Kurde, panie, weź pan pogoń trochę. Ja się tutaj za bardzo nie poruszałem, w związku z czym no, mogę nie kojarzyć tych rejonów. Do Zawiercia. Można przejechać? Elfik, proszę bardzo. Wyjątkowo na tor pierwszy. Zrozumiało. Dobra, elegancko. Fajne widoki. Fajnie się jedzie. Prowadzący tylko pierdzieli jakieś głupoty, ale to szczegół. No i nam się scenariusz, proszę państwa, skończył. Tak to wygląda. Zdobyliśmy 2240 punktów, przejechaliśmy prawie 20 km w czasie 32 minut i 49 sekund. No i teraz najciekawsze rzeczy. Zobaczmy, gdzie popełniłem błąd. Tutaj przekroczenie ograniczenia prędkości. No tak się wydarzyło, niechcący, ale to my o tym wiemy i w sumie to wsio, jeżeli chodzi o jakieś błędy. No i te problemy z tym pociągiem na samym początku były. Poziom 49, jeżeli to kogoś interesuje, mnie za bardzo nie, bo to chyba nic nie daje, przynajmniej na obecną chwilę. I w tym miejscu się z Państwem żegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.